Ale zimno. Witam serdecznie, z tej strony Krasnal. Witam na kanale Broda to nie moda. Słuchajcie, dziś opowiem wam o polskiej firmie, o Wikingu i jej olejku Odyn. Sam olejek miał swoją premierę bodajże 25 sierpnia na zlocie Broda to nie moda. No tak, jakże się zauważyli, wszedłem właśnie do auta, jest zimno. Mam pomysł, słuchajcie, wy w tym czasie oglądacie sobie króciutki filmik, który zrobiłem będąc w domu, o opakowaniu, o olejku. Ja w tym czasie zrobię sobie herbatę i później do was wrócę. Viking Spirit, tak brzmi pełna nazwa firmy. Jak widzimy, kartonowe opakowanie, kartonowa tuba, u góry mamy znaczek. Tuba jest zabezpieczona plombą, po to, żebyście wiedzieli, że opakowanie nie zostało otwarte. W środku jest, jak widzicie, buteleczka, która jest opatrzona pipetę. Olejek, jak widzicie, jest nie za gęsty, nie za rzadki, elegancki, tak żeby fajnie się go dozowało. Teraz pokażę na dłoni, jak ten olejek się wchłania. Zobaczcie, sam zapach jest delikatny. W sumie zapach to doskonała alternatywa dla zapachów leśnych i cytrusowych. Jest to kompozycja kwiatowo-korzenna, delikatnie wykończona kompozycją opium. Zobaczcie, już ten olejek się prawie wchłonął. W skład Odyna wchodzi 5 olejków. Olejek z pestek czereśni, olejek rycynowy, argonowy i olejek ze słodkich migdałów. Jak widzicie, ten olejek się fajnie wchłonął w skórę i pozostawia fajny, delikatny zapach. Nie mamy tłustych rąk. O, jesteście już. Ja prawie herbatkę wypiłem, ale o herbatce nie będziemy przecież rozmawiali. Gościem tutaj jest Odyn. Jak widzicie, jestem kierowcą zawodowym. Moja praca nie polega na tym, że tu siedzę w tej szoferce i cały czas jadę, ale również na tym, że muszę wysić auto, załadować. I tutaj nieważne, czy pada deszcz, czy śnieg, czy świeci słońce, ja muszę być przy tym załadunku i dopilnować, żeby było wszystko dobrze zabezpieczone. A więc w takich warunkach właśnie testowałem Wikinga. Testowałem go ponad 3 tygodnie. Zużyłem pół buteleczki. Buteleczka ma 30 ml. Wydaje mi się, że to jak na moją brodę jest dosyć dobry wynik. Ci, którzy mają krótsze brody, na pewno zużyją tego mniej. Olejek się dobrze aplikuje, tak jak mówiłem na filmiku, dobrze się wchłania i dobrze nabilża jak i brodę, tak i skórę, co jest bardzo ważne. Zapach jest delikatny. W sumie, czy się długo utrzymuje? No, trudno powiedzieć, siedząc cały czas w samochodzie, jakby czuję, wychodząc na dwór, gdzie przewieje ją, tak można powiedzieć, że później już nie czuć, ale jak się złapie w ten sposób, czuć ten zapach, więc on jest tam cały czas w tej brodzie. No ale nie jest taki mocny, żeby było go czuć cały czas. W sumie to nie jest perfum, tylko olejek. Zapach na pewno niejednemu przypadnie do gustu. Firma Viking to kolejna marka na naszym polskim rynku. I to się chwali. Odyn jak na razie to jedyny kosmetyk wyprodukowany przez tą firmę. Ale z tego co się dowiedziałem, już niedługo ma powstać balsam o tym samym zapachu. I to jest fajna wiadomość. Słuchajcie, ja muszę już kończyć. Przede mną jeszcze trochę jazdy.
ale zanim skończę, w następnym odcinku chciałbym opowiedzieć trochę o kartaczach i o tym, jak się o nie dba, czyści. Co, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Krasnal, i oglądajcie kanał Broda to nie moda. Witam serdecznie, z tej strony Krasnal. Słuchajcie, taki mały spontan. Z tej strony Michał z Viking Spirit. Właśnie, a tam z tyłu to tylko takie Sema. Zdjęcie jest, a nawet się odzywa. Słuchajcie, króciutki wywiadzik z Vikingiem. W sumie z jedną osobą, drugiej nie ma. Jesteśmy na spotkaniu brodaczy. Tam niestety jest głośno. Postanowiliśmy zrobić taki króciutki wywiadzik właśnie w samochodzie, więc sorry za jakość. Słuchaj, pierwsze pytanie. Odyn, dalsza linia, czy coś dalej zrobicie w tym kierunku? Jakiś balsam? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, na koniec marca jest przygotowany oczywiście balsam. Balsam w tej samej linii zapachowej, co Odyn. Dlatego, jeśli chodzi o nazwę, to będziemy prosić Was o pomysły. Nordyckie mitologie oczywiście zatrzymajmy, dotrzymajmy tego samego, tej samej kanwie. Jeżeli chodzi o właściwości, ma mieć chwyt, ma mieć nasz zapach, sygnowany naszym logiem Vikinga. I to tyle w zasadzie. Ale to chodzi, tak? Że ten zapach będzie dalej Odyna. Oczywiście, zapach będzie Odyna, ale nazwę na sam balsam będziemy chcieli jednak wymyślić jakąś inną. Że olej do brody będzie Odyn, balsam do brody będzie... Rozumiem, słuchajcie, propozycja. Jeśli znacie, czy byście chcieli jakąś nazwę ciekawą, możecie wymyślić ciekawą nazwę, to pod, znaczy w komentarzach piszcie to. Z chęcią Viking pewnie to przeczyta i może akurat wy traficie coś ciekawego, a może Viking coś za to ufunduje. Pewnie, że tak. Różnie. Nie wiadomo. My lubimy nagradać ludzi. Słuchajcie, no i jeszcze, czy coś innego oprócz tej linii, jakaś inna linia? Coś myślicie? Nie, oczywiście, że tak. Będzie rozszerzenie całej linii produktowej. Na pewno kolejnym będzie mydło. My zwykłe, tradycyjne mydło, ale to będzie takie jakby piankowe mydło. Niezwykłe mydło. Mydło, szampomydło. To będzie najprostsze określenie. Szampomydło. Coś nowego w sumie. No takie... No chcemy zaskakiwać. Nie zapach? Chcemy, coś, chcemy. Coś podpowiesz jakimś dalej zapachem? Dalej jest nasz odynowy zapach będzie. Czyli dalej odynowy. Odyn. No. Dalej jest Odyn. Ale jeśli chodzi o kolejne produkty, typu na przykład właśnie pracujemy wciąż nad pomadą do włosów, no, jednocześnie będziemy dalej to rozwijać, ale już jeśli chodzi o pomadę do włosów, to jest problem z naturalnością, bo jeśli chodzi o naturalność, no to nie jesteśmy w stanie utrzymać tego włosa w ładzie przez dłuższy czas przy zachowaniu naturalnych składników, więc musimy troszeczkę jakby magią się zainspirować, tak? No to już będzie kompletnie inna linia. Czyli czekamy, a jakieś, może nie data, ale ile? Pół roku? Ile? No nie chcę nic obiecywać na razie. Na razie z balsamem jest ciężko, ale myślę, że do marca na pewno... Balsam. Balsam na pewno do marca zostanie wydany. Fajna wiadomość, w końcu coś będziecie mieli innego. To prawda. Nie tylko ten olejek, w sumie wiadomo, coś by się przydało do niego. Ja osobiście sam bym wziął sobie, ułożył brodę na jakiś balsam. Słuchajcie, było szybciutko, dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy z samochodu. Sebastian. Makieta się rusza. Viking, Krasnal, pozdrawiamy. Trzymajcie się.